Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy we Wrocławiu. W tej chwili właśnie zjechaliśmy z tras Rajdu Polski. Miałam okazję i przyjemność testować dzisiaj ten oto pojazd. Jest to Seat Arona w pakiecie FR. Jest to mały miejski crossover, nieco podwyższony, świetnie sprawdza się w terenie miejskim, jak również na wypadzie rodzinnym. Auto to ma silnik 150-konny, jest to silnik 1.5, mamy tutaj przód napęd. Mieliśmy przyjemność pojeździć nim troszeczkę szybciej, potestować różne ustawienia zawieszenia. Mi najbardziej przypadło do gustu ustawienie sportowe, jest to tryb, w którym auto ma troszeczkę twardszą kierownicę, troszkę twardsze pedały i jest bardziej stabilne na drodze, dzięki czemu można troszeczkę szybciej wjeżdżać nim w zakręty. Oraz testowaliśmy auto również na ustawieniu komfort. To ustawienie sprawdza się bardziej w mieście. Auto występuje w szerokiej gamie kolorystycznej. Ta fura jest w pakiecie FR, jak też widać tutaj z przodu na tym znaczku. Przednia szyba jest bardzo duża, dzięki temu, że słupki boczne są bardzo wąskie, mamy bardzo dobrą widoczność. Lusterko boczne w tym samochodzie jest obniżone, dzięki czemu uzyskaliśmy tutaj taką wąską przestrzeń między słupkiem a lusterkiem, co daje nam też dodatkowo większą widoczność. Fotele są bardzo ładnie obszyte i są też bardzo wygodne. Bardzo komfortowo prowadzi się ten samochód, ma on 6 biegów, co poprawia komfort jazdy w trasie. Wrzucamy sobie spokojnie cykl szósteczkę i możemy podróżować bez dodatkowych tutaj hałasów w środku. Nie mamy tutaj problemów z wyprzedzaniem, nawet na wysokim biegu, kiedy mamy potrzebę wciśnięcia tego gazu, to czuć, że po wciśnięciu pedału to auto przyspiesza płynnie. Pojeździliśmy tym autem również trochę po mieście. Sprawdza się rewelacyjnie. Auto posiada system start-stop. Ma również asystenta parkowania, który myślę, że niektórym mógłby przypaść do gustu. Osoby, które mogą mieć problemy z parkowaniem bądź akurat potrzebę zmieszczania się w wąskim miejscu i nie mając pewności, czy się uda, wciskają magiczny przycisk, auto parkuje samo. Auto w środku ma bardzo dużo miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu możemy siedzieć w nim komfortowo, a wbrew pozorom nie jest duże na zewnątrz, dzięki czemu nie mamy raczej problemów z parkowaniem, zmieścimy się w praktycznie każdym miejscu. Dzięki temu, że auto jest troszeczkę podwyższone, nie ma najmniejszych problemów z poruszaniem się w terenie pozamiejskim. Najmniejszego problemu nie ma z szutrowymi drogami, mniejszymi górkami, jak również większymi dziurami. Na co dzień jeżdżę różnymi samochodami, jednak tę markę z czystym sumieniem mogę polecić. Szczególnie w trybie sport jest to auto, które charakterystyką nie jest może takie samo, bo ciężko je porównywać do rajdówki, ale na pewno bardzo zbliżone. Po przełączeniu się na tryb sportowy odczuwalne jest to, że kierownica jest twardsza, auto jest stabilniejsze i bez najmniejszych problemów przyspiesza. Cieszę się bardzo, że miałam okazję dzisiaj pojeździć tym autem, sprawdzić nowe możliwości, nowe rozwiązania. Było świetnie.